Sponsorem głównym kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla branży IT. Bałtyk. Małe morze, wąskie morze, płytkie morze, morze, o którym Wam wspominałem w kontekście fregat rakietowych programu Miecznik i tego, dlaczego marynarka wojenna musi posiadać fregaty rakietowe. Ale oprócz fregat rakietowych jest jeszcze jeden rodzaj uzbrojenia, który jest bardzo, bardzo istotny z punktu widzenia możliwości polskiej marynarki wojennej. Rodzaj uzbrojenia, o który marynarze po prostu walczą, zabiegają od wielu, wielu lat i w kwestii którego, no niestety, sytuacja w marynarce wojennej jest po prostu tragiczna. Okręty podwodne. Chodzi o okręty podwodne, które będą operowały na Bałtyku. No i ktoś może zadać pytanie, po co okręty podwodne na Bałtyku? No, w końcu płytkie morze, w końcu małe morze, niedługo wewnętrzne jezioro NATO. W związku z tym, po co nam są piekielnie drogie okręty podwodne? Rodzaj uzbrojenia, który przez wielu jest określany jako zbędna fanaberia marynarzy, jako coś, co można zastąpić okrętami nadwodnymi, samolotami lub po prostu obecnością sojuszników. No, podobnie jak w przypadku fregat rakietowych, okazuje się, że nie jest to takie proste. A zatem zapraszam Was, drodzy widzowie, na odcinek o okrętach podwodnych, o Bałtyku i o tym, dlaczego one są niezbędne polskim marynarzom. Jeżeli oglądaliście, jeżeli interesujecie się marynarką wojenną, jeżeli interesujecie się treściami marynistycznymi, to na pewno oglądaliście takie okręty jak Das Boot Wolfganga Petersena, być może graliście w gry z serii Silent Hunter na komputerze. No, okręty podwodne gdzieś się przewijają w tej kulturze, o U-botach wszyscy słyszeli o bitwie o Atlantyk. Natomiast jaka rola jest tych okrętów podwodnych na Bałtyku? W ogóle do czego służą okręty podwodne i dlaczego one są istotne? No, przede wszystkim okręty podwodne służą do zwalczania żeglugi przeciwnika. Rzecz oczywista, rzecz, która w zasadzie nie wymaga głębszego wytłumaczenia. Poza tym, że warto wspomnieć z czasów II wojny światowej, że o ile Niemcom w trakcie II wojny światowej blokada Wielkiej Brytanii na Atlantyku nie wyszła, o tyle Amerykanom dokładnie to samo, co próbowali zrobić Niemcy, wyszło w kontekście Japonii. Otóż Amerykanie w trakcie II wojny światowej ustanowili tak szczelną blokadę morską Japonii, między innymi za pomocą okrętów podwodnych, które również działały w wilczych stadach, ponieważ od 1944 roku Amerykanie przyjęli taktykę wilczych stad na Pacyfiku, że w zasadzie zahamowali import towarów drogą morską do Japonii prawie do zera i to był jeden z wielu, z kilku głównych czynników, powiedzmy, który rzucił Japonię na kolana. Aczkolwiek wszyscy najbardziej mówimy o bombach atomowych, ale nie to było akurat najważniejsze w kontekście japońskim. Natomiast Bałtyk i okręty podwodne. Zwalczanie żeglugi to po pierwsze. Po drugie działania rozpoznawcze. Okręty podwodne są skryte. Okręty podwodne są piekielnie trudne do wykrycia, ale okręty podwodne są niesamowicie zaawansowanymi platformami nafaszerowanymi najnowocześniejszą techniką i technologią. I okręty podwodne są rewelacyjnym środkiem rozpoznawczym. Są w stanie zbierać nie tylko sygnały z tego, co porusza się w toni morskiej, czyli nie tylko są w stanie wychwytywać dźwięki płynących okrętów, ale również poprzez szereg niesamowicie wyrafinowanych masztów są w stanie zbierać różne emisje elektromagnetyczne, nie tylko od przelatujących samolotów, ale na przykład od pracujących środków łączności przeciwnika, od jego komunikacji. No i okręty podwodne mają tą zaletę, że są niesamowicie cichym, skrytym środkiem uzbrojenia. Nie bez przyczyny mówi się o cichej służbie. Okręty podwodne są w stanie pojawić się bardzo blisko, czasami nawet w granicach wód terytorialnych przeciwnika, i zbierać emisję sygnałów i na przykład ostrzegać o tym, że gdzieś startują bombowce strategiczne z pociskami manewrującymi, że gdzieś następuje start lotnictwa, albo na przykład mamy wzmożoną komunikację przeciwnika. Okręty podwodne są idealnym uzbrojeniem pozwalającym praktycznie pod nosem przeciwnika zbierać całe spektrum elektromagnetyczne i potem przesyłać w razie zagrożenia do własnych ośrodków celem analizy i celem przygotowania się na przykład na uderzenie przeciwnika. Okręty podwodne mają jeszcze jedną funkcję, o której być może słyszeliście, a mianowicie transport grup specjalnych. Czyli żołnierze jednostek specjalnych, na przykład jednostki Formosa, mogą być po prostu podwiezieni okrętem podwodnym i okręt podwodny pozostaje w zanurzeniu. Komandosi opuszczają ten okręt przez specjalne luki albo przez wyrzutnie torpedowe w ekstremalnych przypadkach, ale raczej to są specjalne luki do tego przeznaczone. I wykonać swoje zadanie, po czym wycofać się na pokład okrętu i wrócić. Głównie są to misje oczywiście rozpoznawcze, ponieważ okręt taki nie jest w stanie przewieźć zbyt dużej ilości komandosów, ale znowu bardzo, bardzo ważny środek pozwalający przemieścić się grupą specjalnym w zasadzie bezpośrednio pod nosem przeciwnika. Oczywiście najważniejsze jest zwalczanie żeglugi. Okręty podwodne wykonujące te trzy podstawowe rodzaje zadań, o których Wam wspominałem, czyli zwalczanie żeglugi przeciwnika, rozpoznanie i pomoc operatorom sił specjalnych,
są wykonane w technologii STILT. Ja wiem, że może to wydawać się dziwne, ponieważ to pojęcie trudno wykrywalności, niewykrywalności jest raczej zarezerwowane dla samolotów, ale tak jak mamy trudno wykrywalne dla radarów bombowce B-2, niedługo będziemy mieli bombowce B-21 Raider, mamy samoloty myśliwskie F-22, mamy samoloty wielozadaniowe F-35, czy tym wcześniej mieliśmy starsze F-117 Nighthawki, tak okręty podwodne w zasadzie od lat 70. są produkowane, wytwarzane są w technologii obniżonej wykrywalności i dla sonarów przeciwnika aktywnych i pasywnych. Aktywnych, czyli tych, które emitują jakiś dźwięk do toni wodnej, żeby wychwycić odbijającą się falę dźwiękową od kadłuba okrętu, i tych sonarów pasywnych, które po prostu nasłuchują dźwięków płynącego okrętu podwodnego poruszającego się w toni wodnej. Więc okręty podwodne są robione tak, żeby były trudno wykrywalne dla takich, powiedzmy, morskich radarów, czyli dla sonarów aktywnych, dla sonarów pasywnych, czyli środków nasłuchowych. I dlatego bardzo, bardzo trudno jest znaleźć taki okręt podwodny. Nawet na tak relatywnie niedużym morzu jak Bałtyk. Mówi się, że szukanie okrętu podwodnego jest troszeczkę jak szukanie igły w stogu siana, ale cały problem polega na tym, że najpierw trzeba znaleźć ten stóg, po prostu. I to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ określenie rejonu, w którym operuje wrogi okręt podwodny, już jest samo w sobie dużym problemem, a potem jeszcze ten okręt podwodny trzeba znaleźć. W efekcie okręty podwodne, tak jak wspominałem, z natury trudno wykrywalne, ponieważ posiadające odpowiednie wyciszone, odpowiednie powłoki, które rozpraszają fale sonarów aktywnych, odpowiednie wyciszenie, które powoduje, że one poruszają się cicho w toni wodnej i posiadają na przykład kadłuby ze stali amagnetycznej, czyli nie dającej się znaleźć środkami wykrywającymi stalowy kadłub w toni wodnej, są bardzo, bardzo trudne do neutralizacji przez przeciwnika. Okręty podwodne wprowadzają bardzo dużą asymetrię na morskim polu walki, a mianowicie wymagają zaangażowania nieproporcjonalnie dużych sił ZOP, czyli zwalczania okrętów podwodnych do ich neutralizacji. Tu nawet nie mówimy o zniszczeniu takiego okrętu podwodnego, tylko mówimy po prostu o tym, że trzeba mu uniemożliwić wykonywanie jego zadań, czyli na przykład zwalczania żeglugi przeciwnika. Po prostu taki okręt trzeba odgonić, odsunąć od naszych sił na bezpieczny dystans albo wymusić takie jego operowanie, żeby nie był w stanie po prostu nam zagrozić. To jest bardzo drogie. Nie bez przyczyny we wszystkich liczących się marynarkach krajów NATO zwalczanie okrętów podwodnych jest jednym z dwóch najważniejszych wyzwań, oprócz oczywiście zwalczania rakiet przeciwokrętowych czy rakiet balistycznych. Jest to bardzo duży problem, jest to bardzo drogie, piekielnie drogie zadanie i dlatego okręty podwodne wprowadzają całkiem sporą asymetrię na polu walki. Czyli jakikolwiek okręt podwodny, nawet trochę przestarzały, automatycznie wymusza na przeciwniku zaangażowanie nieproporcjonalnie w stosunku do wartości okrętu dużych sił posiadających bardzo drogie rodzaje uzbrojenia dedykowanego ZOP, czyli zwalczanie okrętów podwodnych, czyli sonary na okrętach, oczywiście sonary, które są na kadłubie okrętu, sonary, które są holowane za okrętem i zanurza się je na odpowiednią głębokość, śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych, własne okręty podwodne. No, jakikolwiek okręt podwodny, czy nasz, czy przeciwnika, z automatu wprowadza bardzo dużą asymetrię i wymusza niejako zaangażowanie nieproporcjonalnie dużych środków w zwalczanie, zneutralizowanie tego zagrożenia. Słuchajcie, zanim Wam opowiem o okrętach podwodnych na Bałtyk i o programie Orka, musimy się troszeczkę cofnąć do historii, ponieważ powody, dla których II Rzeczpospolita posiadała okręty podwodne na Bałtyku, wcale się nie zmieniły. Co więcej, nasz potencjalny przeciwnik jest dalej ten sam. Niestety kwestia posiadania okrętów podwodnych przez II Rzeczpospolitą jest bardzo mocno sfałszowana w historii, ponieważ sowiecka propaganda i komunistyczna propaganda bardzo mocno zwalczała te nasze biedne okręty podwodne z dwudziestolecia międzywojennego. Starano się im przypiąć łatkę takich za dużych na Bałtyk, że to był taki program rozbuchany rozwoju floty niemalże oceanicznej i próbowano pokazywać zakupy okrętów podwodnych w dwudziestoleciu międzywojennym jako przykład niegospodarności, megalomanii władz, zwłaszcza potem sanacyjnych. No, robiono wszystko, żeby generalnie zohydzać społeczeństwu posiadanie okrętów przez drugą RP. A tak naprawdę, słuchajcie, było to bardzo, bardzo przemyślane działanie, bardzo potrzebne działanie, ponieważ należy pamiętać o tym, że druga RP boleśnie podczas wojny polsko-bolszewickiej, czyli 1919-1920, bardzo, bardzo mocno doświadczyła tego, co obecnie doświadczają po części Ukraińcy, czyli problemu z importem uzbrojenia i przede wszystkim amunicji. Okazuje się, że transport amunicji do Polski drogą morską został praktycznie zablokowany w wyniku strajku dokerów w Gdańsku, który miał mieć status wolnego miasta. I okazało się, że strajk dokerów, portowców, którzy mieli wyładowywać uzbrojenie, które do nas płynęło m.in. z Francji, mały włos mógł spowodować przegranie wojny polsko-bolszewickiej. Karabiny nie miałyby amunicji, działaby nie miały pocisków. Nie byłoby zaopatrzenia, którym walczyło młode Wojsko Polskie.
Finalnie dostaliśmy tą pomoc oczywiście od naszych południowych sąsiadów, o czym nie powinniśmy zapominać. Nie mam na myśli tutaj Czechów, rzecz jasna. Natomiast to był taki bardzo zimny prysznic dla odradzającej się Polski z zaborów, a mianowicie okazało się, że po pierwsze musimy posiadać własny port i taki port powstał w Gdyni, a po drugie musimy posiadać możliwości zabezpieczenia transportu drogą morską. I teraz to, co jest ważne, to należy podkreślić to, że zakupy drugiej RP w zasadzie aż do połowy lat 30. były podporządkowane walce z jednym przeciwnikiem, z Rosją sowiecką. To w Rosji sowieckiej upatrywano największego zagrożenia i to w Rosji sowieckiej upatrywano głównego przeciwnika. I młoda marynarka, słaba marynarka Polski dostała bardzo trudne zadanie. Zabezpieczyć dostawy okrętami materiałów wojennych do portu w Gdyni. Należało je zabezpieczyć przed okrętami na początku, które Sowieci odziedziczyli po carskiej marynarce, no a potem, które zaczęli budować w latach 20. i w latach 30. sami. No przede wszystkim polskim planistom spędzały sens powiek pancerniki, które Sowieci odziedziczyli jeszcze po carskiej Rosji, które może i nie były nowoczesne, no ale uchodziły za duże zagrożenie. Więc jakaż była koncepcja zabezpieczenia dostaw drogą morską do portu w Gdyni? No koncepcja, słuchajcie, była dość ciekawa. Mianowicie stwierdzono, że nie ma sensu porywać się na budowę jakichś krążowników czy pancerników, no bo nas oczywiście nie było na to stać, bo druga RP była państwem przeraźliwie biednym, była państwem rolniczym, była państwem kleconym z trzech różnych zaborów. Natomiast uznano, że należy zrobić to troszeczkę inaczej. Należy podejść do tej wojny troszkę asymetrycznie, troszkę nowocześnie, modne słowo ostatnio. A mianowicie należy po pierwsze wcześniej wykryć wychodzące z portów w Kronstadzie, w Leningradzie okręty sowieckie i potem należy je atakować na ich trasie dotarcia do polskiego wybrzeża. Zamierzano to robić przez stawianie zagród minowych. Miny były w I wojnie światowej niesamowicie skutecznie. Uważano miny za bardzo ważny, bardzo niebezpieczny dla wszystkich okrętów przeciwnika rodzaj uzbrojenia. I tak jest do dzisiaj. No i poza tym uważano, że należy atakować duże okręty sowieckie zmasowanymi atakami torpedowymi. Czyli koncepcja była prosta. Okręty sowieckie wychodzą z portu w Kronstadzie, czyli głównego portu floty bałtyckiej koło Leningradu, kierują się w stronę Polski, wychodzą przez Zatokę Botnicką koło Finlandii. Tam już miały być śledzone przez polskie okręty podwodne, które miały postawić pola minowe, na które miały się natykać duże okręty sowieckie. I potem te okręty miały mieć w miarę, polskie okręty miały mieć dość dobrą dzielność morską i wysoką prędkość, żeby być w stanie wyprzedzić poruszające się przestarzałe pancerniki i krążowniki sowieckie, atakować je torpedami, natomiast w pobliżu wybrzeża polskiego eskadry sowieckie okrętów miały się spotkać z kolejnymi okrętami podwodnymi polskimi, które miały w takiej bitwie torpedowej, powiedzmy bitwie podwodnej, starać się zatopić możliwie dużo jednostek sowieckich albo uniemożliwić im założenie pierścienia blokady morskiej względem polskiego portu w Gdyni. Chodziło głównie o to, żeby Sowieci nie byli w stanie po prostu przeprowadzić blokady polskiego portu. Koncepcja ciekawa, koncepcja całkowicie zbieżna z ówczesnymi poglądami na wojnę morską, na wojnę na morzu. To ciekawa koncepcja, która okazała się być wykonalna. Polska najpierw pozyskała z Francji trzy okręty podwodne. Ryś, Wilk i Żbik. Były to okręty relatywnie nieduże, poniżej 1000 ton wyporności na powierzchni. Okręty całkiem sensownie uzbrojone. Na tych okrętach marynarze uczyli się i zdobywali szlify. Natomiast kolejnymi okrętami były zamówione dwa, więcej oczywiście planowanej liczby, z większej planowanej liczby okręty podwodne duże, typu Orzeł. No więc okręt podwodny Orzeł, słynny Orzeł, który zaginął, tak, do dzisiaj jest poszukiwany, i okręt podwodny Sęp. Czyli marynarka wojenna w 1939 roku posiadała pięć całkiem nowoczesnych okrętów podwodnych. Trzy wyprodukowane we Francji, dwa duże okręty wyprodukowane w Holandii. Te okręty wyprodukowane we Francji były mniejszymi okrętami, to były okręty, których upatrywano użycie bardziej w rejonie wybrzeża polskiego. Natomiast dwa duże okręty zakupione w Holandii to były bardzo nowoczesne, jak na ówczesne lata jednostki. Jednostki, jakbyśmy może powiedzieli, trochę niesłusznie pełnomorskie. Czyli jednostki, które miały wysoką prędkość, zabierały całkiem sensowny zapas uzbrojenia. I to były te jednostki, które miały śledzić eskadry sowieckie, miały meldować o ich wykryciu, miały stawiać zagrody minowe na ich trasie, no i miały oczywiście dokonywać ataków torpedowych. Dlaczego to nie zadziałało? No, cały ten plan we wrześniu 1939 roku nie zadziałał z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, całość planów rozwoju floty drugiej RP i całość jej rozwoju była zupełnie niepraktyczna w przypadku wojny z Niemcami. Ale marynarze o tym wiedzieli. Marynarze świadomie stwierdzili, że
Bardziej prawdopodobnym, zresztą taka była wówczas optyka, przeciwnikiem jest sowiecka Rosja, mniej zakładano wówczas na samym początku rozbrojoną Republikę Weimarską, potem Trzecią Rzeszę, to była połowa lat 30., więc do tego czasu ten plan miał duże szanse powodzenia, tak? Czyli głównym zagrożeniem jest Rosja sowiecka i pod walkę z Rosją sowiecką była przygotowywana cała flota II RP, która miała po prostu zabezpieczać dostawy do portu w Gdyni. Dostawy oczywiście od naszych sojuszników, czyli Francji, potem Anglii. Natomiast we wrześniu 1939 roku, w zasadzie, znaczy od maja już 1939 roku, wiadomo było, że te plany, które przeprowadzono, nie mają szans powodzenia, że przeciwnikiem będą przede wszystkim hitlerowskie Niemcy. No i tutaj niestety okręty podwodne nie mogły działać tak swobodnie, jak mogły działać w przypadku walki z Sowietami. No i taka też była historia. Tu już wam nie będę opowiadał, jak się potoczyły losy polskich okrętów podwodnych. Co ciekawe, one we wrześniu 1939 roku naprawdę napsuły krwi Niemcom. Ponieważ Niemcy się bardzo obawiali polskich okrętów podwodnych, Niemcy wdrożyli bardzo, bardzo duże działania, żeby zwalczać te polskie okręty podwodne. Kilka z nich pokiereszowali bombami głębinowymi, ale żadnego nie zdołali zatopić. No niestety też żadne próby ataków ze strony polskich okrętów podwodnych na marynarkę, na Kriegsmarine nie wyszły. Tak? Natomiast dlaczego wam mówię o tej historii, dlaczego wam wspominam o tych kwestiach historycznych? Wspominam wam o tym dlatego, ponieważ paradoksalnie, wiek później praktycznie, troszeczkę jesteśmy w tym samym miejscu, czyli dalej naszym problemem jest zabezpieczenie dostaw do polskich portów, dostaw surowców energetycznych, gazu, ropy, energii elektrycznej ze Szwecji, towarów, które sprowadzamy do portów kontenerowych w Trójmieście. Polska gospodarka, bezpieczeństwo polskiej gospodarki spoczywa na Bałtyku. Czy to się komuś podoba, czy nie? To jest fakt, który jest trudny do dyskusji. Nie ma też zamiennika dla transportu drogą morską, tak jak wam wspominałem na odcinku o fregatach rakietowych. W związku z powyższym troszeczkę stajemy przed podobnymi wyzwaniami, przed jakimi stała druga RP. Przeciwnik, no dobrze, wtedy była Rosja sowiecka, teraz mamy pogrobowca Rosji sowieckiej, czyli putinowską Rosję. Zbliżony problem, czyli zabezpieczenie dostaw drogą morską do Polski, natomiast na szczęście cała reszta jest zupełnie inna i tu już więcej analogii nie ma. Jesteśmy w NATO, najpotężniejszym sojuszu na ziemi w tej chwili, sojuszu państw morskich, możemy liczyć na wsparcie naszych sojuszników, no i jesteśmy państwem nieprawdopodobnie bogatym w porównaniu do drugiej RP. W związku z powyższym okręty podwodne no, powinny znaleźć swoje miejsce w marynarce. No i jak to wygląda w kontekście Polski. Ale zanim powiemy sobie o okrętach podwodnych w polskiej marynarce wojennej i o tym, jakie te okręty podwodne mogłyby być, warto powiedzieć o tym, jakim akwenem do operowania okrętów podwodnych jest Bałtyk. Otóż wbrew obiegowej opinii Bałtyk jest, uwaga, wymarzonym akwenem do operowania na nim okrętami podwodnymi. I to, że coś takiego mi mówią podwodnicy, czyli marynarze i oficerowie będący na okrętach podwodnych, no to oczywiste, tak? Natomiast to samo mówią ludzie, którzy w ramach polskiej marynarki czy zespołów na to próbują zwalczyć okręty podwodne i oni też mówią, że dla nich niestety, ale Bałtyk jest wymarzonym akwenem do operowania okrętów podwodnych, mimo że jest morzem relatywnie płytkim. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że po pierwsze Bałtyk jest hałaśliwy. Na Bałtyku jest duży ruch morski, na Bałtyku są liczne hałasy, które naprawdę utrudniają odnajdywanie okrętów podwodnych metodą pasywną, czyli nasłuchem. A po drugie, Bałtyk jest bardzo specyficzny, ponieważ do niego wpada wiele dopływów ze zlewisk różnych rzek. W efekcie mamy sytuację, w której warstwy wody w Bałtyku mają różną temperaturę i tworzą się termokliny czasami na dość nieoczywistych głębokościach. Termokliny, czyli warstwy, które oddzielają wodę o różnej temperaturze w oceanie albo w morzu. I chodzi o to, że jeżeli mamy rozdzielenie tych dwóch warstw wody o różnej temperaturze, to one inaczej przewodzą dźwięki, czasami te dźwięki odbijają. W efekcie okręt, który zejdzie pod taką termoklinę, może być kompletnie niewykrywalny dla czegoś, co poszukuje tego okrętu sonarem ponad tą warstwą, poniżej której umownie zejdzie okręt. To samo tyczy się, to się tyczy temperatury, ale też Bałtyk jest morzem, które ma bardzo różne zasolenie, które też wpływa na poszukiwanie okrętów podwodnych. W efekcie bardzo specyficzne warunki poszukiwania okrętów, bardzo trudne jest poszukiwanie tych okrętów i czasami posiadanie nawet nowoczesnych środków wykrywania okrętów podwodnych absolutnie nie gwarantuje, że taki okręt znajdziemy. No i ostatnie, ale niekoniecznie najmniej ważne, czyli na Bałtyku jest naprawdę dużo wraków. Są to wraki, które pozwalają na ukrycie się okrętów podwodnych gdzieś w ich pobliżu. Jeżeli taki okręt zalegnie na dnie, a większość okrętów może spokojnie zalec na dnie relatywnie płytkiego morza, jakim jest Bałtyk,
Okazuje się, że te okręty mogą być pomylone z wrakiem i mogą zostać przeoczone, dlatego większość marynarek państw bałtyckich tak bardzo duży nacisk kładzie na mapowanie dna morskiego, tak? Czyli pływają okręty, które bardzo precyzyjnymi sonarami robią bardzo dokładną mapę dna morskiego, właśnie po to, żeby dokładnie sobie stworzyć mapę dna, gdzie widać wszystkie obecne wraki, jakieś tam zanieczyszczenia dnia morskiego, po to, żeby w razie konfliktu móc powiedzieć, że o, tu nam wyrosło coś, czego nie mieliśmy w czasie pokoju, czyli to może być wrogi okręt podwodny. Tak? Więc Bałtyk, bardzo dobre morze do operowania okrętów podwodnych, bardzo trudne morze do operowania sił do zwalczania okrętów podwodnych, wspomniana przeze mnie wcześniej asymetria sił, wspomniane przeze mnie wcześniej problemy w zasadzie troszeczkę zbliżone do tych, które miała druga RP. No ale dobrze, jak to wygląda w kontekście polskiej marynarki wojennej obecnie? No niestety należy przyznać, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej, ponieważ obecnie mamy więcej okrętów podwodnych w muzeach niż w dywizjonie okrętów podwodnych. Mamy dywizjon okrętów podwodnych z jednym okrętem, jest to Orzeł, który jest moim równolatkiem, czyli dobija do 40. Okręt projektu Kilopaltus, który generalnie, no, żeby to grzecznie powiedzieć, nie jest najnowocześniejszą jednostką, a jeszcze nigdy nie był tak porządnie wyremontowany i zmodernizowany. Jest to okręt, który obecnie już ma tylko i wyłącznie zdolności szkoleniowe i jest zostawiony w składzie polskiej marynarki wojennej, żeby nie stracić pewnej ciągłości, żeby nie stracić pewnych doświadczeń, no i żeby mieć ten dywizjon okrętów podwodnych i mieć wyszkolonych podwodników, czyli marynarzy, oficerów, techników, którzy są w stanie obsługiwać okręty podwodne. Ponieważ gdybyśmy sobie wycofali tego Orła i gdybyśmy zlikwidowali dywizjon okrętów podwodnych, to zrobilibyśmy ten sam błąd, który popełnili Duńczycy. Duńczycy kiedyś zrezygnowali z okrętów podwodnych. Uznali rozpad Związku Radzieckiego, wejście między innymi Polski do NATO, swoboda przepływu towaru w ramach Unii Europejskiej. W zasadzie po co się spinać, wycofali okręty podwodne, które są drogie, bo trzeba już się powiedzieć, że okręty podwodne są drogim rodzajem uzbrojenia. No i teraz po kilku dekadach Duńczycy ze wszystkich swoich analiz wysnuli wniosek, że oni muszą sobie odtworzyć flotylę, bo flotę okrętów podwodnych i muszą znowu kupić okręty podwodne. Ale niestety oni już widzą, że to będzie zadanie, które będzie się u nich ciągnęło poza 2050 rok, ponieważ oni sobie zlikwidowali pewne możliwości i stracili ludzi. Stracili ciągłość instytucjonalną, czyli stracili wyszkolonych marynarzy, wyszkolonych komandorów i u nich pewne umiejętności, pewna wiedza zgubiły się, zatraciły. I odtworzenie czegoś, co stracimy, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, bardzo, bardzo ciężkie. Należy o tym pamiętać. W efekcie no, Duńczycy będą odtwarzać za miliardy euro swoją flotę podwodną. My na szczęście tego błędu nie popełniliśmy. Mamy Orła zachowanego, który spełnia role szkoleniowe. Mamy oficerów broni podwodnej, którzy są bardzo dobrze wyszkolonymi fachowcami. Zresztą nie jest tajemnicą, że nasz polski Orzeł robił za okręt cel dla połowy NATO i regularnie, zresztą czasami z całkiem poważnymi sukcesami, nasz okręt podwodny no, robił za przeciwnika, starał się zwalczać zespoły okrętowe krajów NATO. Natomiast czas Orła no, nieodwołanie dobiega końca. I mamy taki program Orka. Jest to program pozyskania nowych okrętów podwodnych i słuchajcie, jest to program, który wlecze się i wlecze, bo o nowych okrętach podwodnych dla polskiej marynarki wojennej to ja słyszę od kilkunastu lat. Natomiast jest to program drogi, a tak jak Wam wspominałem w odcinku o frygatach rakietowych programu Miecznik, ta nasza polska marynarka wojenna zawsze miała pecha i zawsze jej potrzeby były gdzieś spychane w kąt. Tak? Czyli no, marynarze no, nie mieli farta, mówiąc szczerze, w trzeciej RP i zawsze ich potrzeby były gdzieś spychane i zawsze im zabierano, żeby dać komuś innemu. A to siłom powietrznym, a to Wojskom Obrony Terytorialnej, a to pancerniakom i zawsze tych naszych biednych marynarzy spychano w kąt, co było potwornym błędem, tak? Ponieważ teraz obudziliśmy się może nie w sytuacji Duńczyków, ale w sytuacji, w której całość bezpieczeństwa energetycznego Polski spoczywa na Bałtyku, a my prawie sobie zlikwidowaliśmy marynarkę wojenną. Polska marynarka wojenna oczywiście posiadała w zasadzie od zawsze okręty podwodne. One w czasach PRL-u też były. Tak, mieliśmy okręty postsowieckie, niestety dość przestarzałe. W latach 80. mieliśmy kupionego Orła, mieliśmy mieć kupionych więcej okrętów oczywiście tego typu, natomiast no, kryzys ekonomiczny lat 80. PRL-u spowodował, że skończyło się na jednym okręcie podwodnym z 86 roku. Potem kupiliśmy pomostowe małe okręty Koben, które zresztą przyjęliśmy jako używki z krajów NATO, z jednego kraju NATO. Konkretnie i ten pomostowe Kobeny to miały być pomostem do czasu kupienia docelowych okrętów podwodnych, zanim czas Orła dobiegnie końca. Marynarzom oczywiście zabierano środki finansowe na modernizację floty. Nie mieli fregat rakietowych, nie mieli innych okrętów, no i oczywiście nie mieli środków na nowoczesne okręty podwodne, więc pomostowe Kobeny kupione na chwilę skończyły się, musiano je wycofać z eksploatacji.
No i dobiega końca czas orła. Natomiast jest oczywiście światełko w tunelu, ponieważ obecnie Agencja Uzbrojenia prowadzi negocjacje z kilkoma potencjalnymi kontrahentami i jest kilka krajów, które bardzo chętnie Polsce sprzedałyby okręty podwodne. Nie tylko dlatego, że one są piekielnie drogie, ale dlatego, że marynarka wojenna widzi potrzebę posiadania okrętów podwodnych, wie jak używać okrętów podwodnych. I tak jak wam wspominałem, okręty podwodne na Bałtyku są bardzo, bardzo istotne i są bardzo trudnym przeciwnikiem w zasadzie dla wszystkich. Więc jakie mamy opcje? Jakie okręty podwodne polska marynarka wojenna mogłaby kupić? Prawda jest taka, że marynarze po cichu wzdychają do niemieckich albo włoskich ubotów. Mówię niemieckich albo włoskich, ponieważ to są oczywiście okręty o rodowodzie niemieckim, tylko Włosi kupili licencję na te okręty, budują je też u siebie, wodują w swoich stoczniach. Bardzo nowoczesne okręty. No i marynarze po cichutku wzdychają do okrętów podwodnych U-212. Dlaczego do okrętów U-212? Ponieważ to były okręty, które były przez Niemców projektowane jeszcze w latach 80., a wchodziły od lat 90. i potem 2000. do służby. Projektowane właśnie pod kątem operowania dokładnie na Bałtyku i operowania w środowisku takim jak Bałtyk z dużym zagrożeniem sił do zwalczania okrętów podwodnych. W związku z powyższym okręty typu U-212. Relatywnie nieduże okręty, długość 56 metrów, wyporność około 1800 ton. Do tego okręty, które mają możliwość poruszania się z prędkością 12 węzłów na powierzchni, 20 węzłów pod wodą, wyposażone w 6 wyrzutni torpedowych, zapas kilkunastu środków bojowych, czyli torped, no i przede wszystkim załoga 5 oficerów i 22 marynarzy. Okręty podwodne typu U-212, bardzo ciekawe rozwiązanie i okręty podwodne, które mają dość duże zanurzenie, ponieważ to, co jest podawane oficjalnie na Wikipedii, to oczywiście nie jest prawda, ale można nieoficjalnie usłyszeć, że te okręty mogą się zanurzać na głębokość ponad pół kilometra. Czyli okręty tego typu mogą sobie spokojnie prawie w dowolnym miejscu Bałtyku spocząć na dnie, przeczekać czas zagrożenia. Są to okręty, które są wykonane ze stali amagnetycznej i okręty, które są po prostu zaprojektowane do działania dokładnie na takim morzu, jakim jest Bałtyk. Więc nic dziwnego, że marynarze wzdychają do tych okrętów podwodnych, nic dziwnego, że marynarze chcieliby mieć tego typu okręty podwodne, aczkolwiek będzie przetarg i tu może wygrać każdy. To może wygrać konstrukcja francuska, może wygrać konstrukcja hiszpańska, może wygrać konstrukcja południowo-koreańska, przy czym już teraz widać, że marynarka wojenna będzie potrzebowała jakieś okręty znowuż pomostowe, które zostaną pożyczone, wyleasingowane, wydzierżawione albo nam po prostu podarowane do za orła do czasu dotarcia docelowego okrętu podwodnego, ponieważ pamiętajcie, że nawet jeżeli jakaś firma wygra przetarg, to zanim ten okręt podwodny u nas się znajdzie, to minie dekada, minie 10 lat. I my nie mamy 10 lat, ponieważ orzeł już w tej chwili ma dość poważne problemy, więc będziemy potrzebowali trzeci albo czwarty pomost do pomostu od 90 roku. Słabe, no ale niestety tak to wygląda. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, to taka jedna alternatywa, która się jawi, może nie alternatywa, czyli uzupełnienie, ponieważ powoli dojrzewa też koncepcja posiadania miniaturowych okrętów podwodnych. Mówimy o okrętach podwodnych miniaturowych, ponieważ mówimy o jednostkach, które mają 160-180 ton i nie posiadają 6 wyrzutni torped z zapasem kilkunastu z nich, tylko posiadają na przykład 2 wyrzutnie torped i nie ma możliwości ich przeładowania. Takie małe okręty podwodne, mówi się lilipucie, miniaturowe, jak zwał, tak zwał, ale generalnie małe okręty podwodne produkowane na przykład w Europie przez Włochów są ciekawą alternatywą, może nawet nie alternatywą, ale uzupełnieniem dużych okrętów podwodnych, ponieważ od zamówienia takiego okrętu podwodnego do wdrożenia do marynarki wojennej minęłyby jakieś 3, góra 4 lata. I te okręty podwodne byłyby bardzo dobrym uzupełnieniem dużych, normalnych okrętów podwodnych, takie jak, nie wiem, uboty na przykład U-212. Więc marynarze rozpatrują też możliwość pozyskania kilku małych jednostek, lilipucich okrętów podwodnych, czy miniaturowych okrętów podwodnych, które w ilości 3, 4, może 5 sztuk weszłyby na wyposażenie polskiej marynarki i operowałyby oczywiście w pobliżu naszej strefy wód terytorialnych. Takie okręty też mogą wykonywać zadania zwiadu elektromagnetycznego, rozpoznawcze, mogą transportować grupy specjalne. Oczywiście ich podstawowa zdolność, czyli zwalczania żeglugi przeciwnika, jest bardzo mocno ograniczona, no bo mówimy tylko o 2 wyrzutniach torped i przenoszeniu 2 torped generalnie na nich, w niektórych konstrukcjach maksymalnie 4, więc to nie jest to, czego by oczekiwali marynarze, ale jest to jakaś opcja, która mogłaby zostać zakupiona. Przede wszystkim te okręty nie zmarnowałyby się w momencie, w którym marynarka wojenna dostałaby na przykład 2 albo 3 normalne, duże okręty podwodne.
ponieważ mogłyby dalej operować na Bałtyku i dalej mogłyby wykonywać swoje zadania typowe miniaturowym okrętom podwodnym. Na koniec jeszcze Wam powiem o uzbrojeniu okrętów podwodnych, ponieważ tutaj jest też troszkę różnych niejasności, troszkę różnych mitów, nieporozumień. Oczywiście głównym uzbrojeniem okrętów podwodnych są torpedy. To bez dwóch zdań. Natomiast obecnie odmieniane są drony morskie przez wszystkie możliwe przypadki. Pamiętajcie, że torpedy, a zwłaszcza ciężkie torpedy, które są używane przez okręty podwodne, kalibru zwykle 533 mm, są to wysoce autonomiczne morskie bezzałogowce. Są to zdalnie sterowane podwodne pojazdy, które mają zasięg w przypadku już niektórych torped 140 km. I nie, to nie jest błąd. Mówimy o zasięgu 140 km i na przykład niektóre torpedy na zachodzie już w tej chwili mają podnoszony na przykład maszt, w którym jest antena satelitarna. Łączność komunikacji via satelita, czyli taka torpeda płynie w kierunku celu albo szuka celu i co jakiś czas wynurza się blisko powierzchni, wysuwa maszt anteny, żeby odebrać informacje, które o celu, który gdzieś się znajduje, albo przekazać to, co ona sama rozpozna ze swojego sonaru. No wynika to z tego, że tutaj naprowadzanie przewodowe oczywiście już nie jest możliwe, bo jest za długi dystans od swojego okrętu do potencjalnego celu, ale tak, zasięg 140 km w przypadku niektórych torped już jest osiągany. Torpedy przenoszą duże głowice, to są głowice rzędu 300 kg, 500 kg, zatem całkiem spore. No i w przypadku torped mówimy o broni, z którą spotkanie dla dowolnego okrętu podwodnego jest po prostu nieprawdopodobnym koszmarem. Wynika to z tego, że duża głowica w torpedzie, która zwykle jest zdecydowanie mocniejsza niż jej ekwiwalent w tortylu, zwykle wybucha pod dnem okrętu. Czyli torpedy są tak zaprojektowane, żeby wpłynąć pod jakiś okręt, pod jego kadłub, eksplodować i złamać po prostu okręt, żeby złamać jego konstrukcję. Jeżeli popatrzycie sobie na jakieś filmiki, na przykład też na YouTubie z strzelań torpedowych w ramach ćwiczeń krajów natowskich, to zobaczycie, że zwykle koniec tych ćwiczeń wygląda tak, że zrzucane są bomby, rakiety na jakąś fregatę wycofaną czy krążownik wycofany z eksploatacji. Te bomby latają, trafiają w ten okręt, on sobie stoi na tej toni wodnej, nic się z nim specjalnego nie dzieje, po czym pojawia się jeden okręt podwodny, który odpala jedną torpedę, która wpływa pod ten okręt cel, wybucha i ten okręt po prostu jest złamany. No jest. Jakby mu ktoś złamał kręgosłup i potem ten okręt tonie. Torpedy są potworną bronią, która jest naprawdę swego rodzaju bronią ostateczną dla okrętów, które w nią trafią. I przed torpedami jest bardzo, bardzo ciężko się ochronić. Oczywiście są różne wabiki, które mają przyciągać torpedy, tak? Natomiast są to środki na tyle zawodne, że obecnie są już wprowadzane specjalne przeciwtorpedy, czyli mniejsze torpedy kalibru tam 300 paru milimetrów, które mają się naprowadzać na duże torpedy i mają je trafić. Wynika to z tego, że obecnie już nawet sami Amerykanie przyznają, że jest problem z zagłuszaniem albo z oszukiwaniem torped, które są odpalone w kierunku okrętów nawet natowskich. Tak? Jest to bardzo poważne zagrożenie. No, wynika to z tego, że po prostu torpedy są chyba najbardziej zaawansowanymi, jakie są morskimi bezzałogowcami. Dlatego ja tak patrzę z takim troszeczkę zaskoczeniem na dyskusję o morskich dronach. Drony odmieniane przez wszystkie przypadki, natomiast drony w wojnie na morzu to nie jest nic nowego. To ciężkie torpedy stosowane na okrętach podwodnych i nie tylko, to jest pewien rodzaj, powiedzmy, dronów, tak? Zresztą powiedzmy sobie wprost, pierwsze torpedy, które były samonaprowadzające, weszły już w trakcie II wojny światowej. Nie wiem, czy wiecie, ale w trakcie II wojny światowej najpierw alianci opracowali w 1943 roku samonaprowadzającą się torpedę do zwalczania okrętów podwodnych, FIDO. Tylko ją nazywano wówczas miną dla zmylenia przeciwnika. I te samonaprowadzające się torpedy do zwalczania okrętów podwodnych, nazywane minami FIDO, zatopiły całkiem sporo ubotów na Atlantyku. I to w zasadzie 1943-1944 rok, pierwsze samonaprowadzające się torpedy. Po czym mieli Niemcy swoje samonaprowadzające się torpedy, które przyjęli Amerykanie i opracowali torpedę do zwalczania okrętów, które mogłyby zagrozić amerykańskim okrętom podwodnym. To była tak zwana Katy, czyli ślicznotka. I od lipca bodajże 1944 roku była ta torpeda powszechnie używana przez Amerykanów na Pacyfiku z kolei. I uszkodziła albo zatopiła kilkadziesiąt małych okrętów japońskich. Chodziło o to, że te japońskie ścigacze, czyli bardzo małe okręty do zwalczania okrętów podwodnych, no były trudnym przeciwnikiem, ponieważ one miały na tyle płytkie zanurzenie, że większość torped przechodziło pod nią. No i Amerykanie opracowali torpedę, która sama się naprowadzała i trafiała w wrogi okręt podwodny. Słuchajcie, lata II wojny światowej, tak? Mówimy o czymś, co może się już wydawać prehistorią, ponieważ powoli odchodzi ostatnie pokolenie, które pamięta II wojnę światową i już wtedy, słuchajcie, mamy samonaprowadzające się torpedy na cel, tak, które autonomicznie próbowały w niego trafić.
Więc torpedy, bardzo, bardzo wyrafinowane uzbrojenie. Kolejnym rodzajem uzbrojenia, które jest na okrętach podwodnych, są, słuchajcie, odpalane rakiety do zwalczania lotnictwa. Chodzi tutaj głównie o śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych, ponieważ taki śmigłowiec jest czymś bardzo nieprzyjemnym dla okrętu podwodnego, ponieważ on może zawisnąć w jakimś miejscu, opuścić sonar i może to być sonar aktywny, który może poszukiwać okrętu podwodnego. Duże zagrożenie dla okrętów podwodnych, dlatego opracowano w kilku krajach po prostu wystrzeliwane z podwody pociski przeciwlotnicze. Francuzi mają takie pociski Mika, czyli o całkiem sporym zasięgu, bo kilkudziesięciu kilometrów, które są wystrzeliwane z wyrzutni torpedowej. Natomiast Niemcy opracowali troszeczkę inny środek rażenia. Jest to pocisk, który jest naprowadzany po światłowodzie, ma kamerę optyczną, trochę mniejszy zasięg, ale w jednej wyrzutni torpedowej mieszczą się cztery takie pociski odpalane. Jest to pocisk, który też jest wystrzeliwany z podwody, potem leci sobie normalnie, jest w stanie z odległości kilkunastu kilometrów trafić po prostu śmigłowiec, który sonarem poszukuje okrętu podwodnego. Więc jak sami widzicie, to nie jest gra do jednej bramki, okręty naprawdę mogą się odgryźć potencjalnemu przeciwnikowi. No i dwa takie ostatnie rodzaje uzbrojenia, które są dość istotne w kontekście okrętów podwodnych, to są oczywiście miny, ponieważ miny są bardzo poważnym zagrożeniem dla wszystkich jednostek, w tym na Bałtyku, i wojna minowa jest prowadzona powszechnie, między innymi dlatego Polska zaprojektowała i w polskich stoczniach wybudowała 6 naprawdę nowoczesnych niszczycieli min programu MEWA. No i oczywiście mamy oprócz min uzbrojenie, o którym chyba mogliście gdzieś usłyszeć, ponieważ mówiło się o polskich kłach. Tak, pociski manewrujące odpalane z okrętów podwodnych. I tak troszeczkę osoby decyzyjne w siłach zbrojnych RP i polityków mami się tą wizją, że okręty podwodne będą odpalać kilkanaście rakiet cruise, czyli manewrujących, i tak jak teraz widzimy rosyjskie rakiety H-101 latające nad Ukrainą. Tak się mówi, że może będziemy odpalać z podwody Tomahawki albo francuskie Scalpy, one będą lecieć na cele w Rosji. Ja osobiście jestem do tego bardzo mocno sceptycznie nastawiony pomysłu, a jestem sceptycznie nastawiony, ponieważ jak popatrzymy sobie po Ukrainie, to mniej więcej 80-90% tych rakiet spada. Po prostu jest zestrzeliwanych przez obronę przeciwlotniczą. Rosjanie mają dobrą obronę przeciwlotniczą. I okręt podwodny przenosi relatywnie niedużo tych rakiet. On ich przenosi 6-8 sztuk, zwykle odpalanych z wyrzutni torpedowych. Gdybyśmy chcieli odpalać je z wyrzutni pionowych, to ten okręt byłby faktycznie trochę za duży na Bałtyk, bo pamiętajmy, że okręty na Bałtyku podwodne nie mogą być za długie. To jest taki truizm, ale należy o tym pamiętać, że o ile w przypadku okrętów nawodnych, czyli fregat rakietowych, to nie obowiązuje, nawet lotniskowce natowskie wpływają na Bałtyk regularnie. Natomiast w przypadku okrętów podwodnych, które jednak muszą się móc zanurzyć, no to tutaj długość okrętu jest bardzo istotna i nie bez przyczyny niemieckie U-boty są krótsze niż 60 metrów. A gdybyśmy chcieli pomieścić pionowe moduły wyrzutni odpalanych rakiet manewrujących, no to tutaj niestety, ale ten okręt byłby znacząco dłuższy, znacząco większy i już niekoniecznie by się nadawał do operowania na Bałtyku. Natomiast pociski manewrujące można odpalać oczywiście z klasycznych wyrzutni torpedowych, tylko okazuje się, że okręt ich nie odpali za dużo w jednej salwie. Jest duża szansa, że one zostaną dość szybko strącone przez obronę przeciwlotniczą przeciwnika, zatem pytanie, czy gra jest warta świeczki. Oczywiście Rosjanie strzelają rakiety kalibr na Ukrainę, strzelają je z Morza Czarnego, tylko oni strzelają tym, co mają, i za bardzo nie mają tutaj wyjścia. Niekoniecznie byłoby to optymalne w przypadku polskiej marynarki, to jest oczywiście moja osobista opinia, tak? Natomiast okręty podwodne mają bardzo nowoczesne uzbrojenie, mają też coraz częściej wyrzutnie przeciwtorped, tak? Ponieważ tak jak Wam wspominałem, jak bardzo trudne jest osłonienie się przed nowoczesną torpedą, tak nowoczesne okręty podwodne na Zachodzie mają już wyrzutnie przeciwtorped, czyli małych torped odpalanych z osobnych, specjalnych wyrzutni, które są w stanie po prostu zwalczać tego typu zagrożenie. Co więcej, mówi się, że niektóre ciężkie torpedy też mogą zwalczać zmierzające w kierunku okrętu torpedy przeciwnika. Tak więc ta wojna na morzu jest niesamowicie zaawansowana, jest niesamowicie wysoce techniczna i można powiedzieć, że wojna na morzu jest tak samo trudna i skomplikowana jak wojna w powietrzu albo i nawet wojna w kosmosie. Po prostu środowisko morskie jest niesamowicie trudne i wymagające i dla okrętów, i dla ludzi, i rozwiązania techniczne, które tam są wdrażane, to po prostu musi być absolutny top. Tak? No i polska marynarka wojenna potrzebuje tego topu, musi mieć okręty podwodne, ponieważ musimy zapewnić bezpieczeństwo transportu surowców energetycznych drogą morską i musimy posiadać pewne określone zdolności, jeżeli chodzi o zwalczanie żeglugi przeciwnika, rozpoznanie, no i transport operatorów grup specjalnych, i to mają właśnie zapewnić nam kupowane okręty programu Orka.
Sponsorem głównym kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla branży IT.